Cześć, witajcie w kolejnym poniku z serii napraw oraz modyfikacji sprzętów komputerowych. Dziś komputerem, który dostałem do naprawy, jest ta oto Toshiba. Jak widzicie, ona już działa, już ją naprawiłem. A w dalszej części poradnika pokażę Wam, jaka była śmieszna, a może bardzo nietypowa, uszkodzona rzecz, która mogła niejednego serwisanta wprowadzić w błąd. I pokażę Wam, jak do tego doszedłem, że to jest winowajca, ta część, ten podzespół, który został uszkodzony w tym komputerze. A więc zapraszam do dalszej części tego filmu. A więc jesteśmy przy komputerze i zobaczmy. Podłączamy oczywiście zasilanie. I jeszcze przed tym pokażę Wam, że bateria jest również w komputerze. Wszystko jest pozamykane. Pokażę Wam, jakie są objawy, czemu ten komputer do mnie trafił na serwis. A więc klikam przycisk power. Jak widać, diody się zaświeciły. Myślę, że to widzicie. Diody się zaświeciły, a jak widać, nic nie mamy na monitorze, na wyświetlaczu, na matrycy. Nic się nie wyświetla. Również szybko jeszcze dla przykładu. Tutaj go na chwilkę położę. Odłączam przewód od mojego monitora testowego, mojego serwisowego. Również nic się nie wyświetla, nic nie widzimy. Dla przykładu jeszcze go szybko wyłączę twardym resetem. OK. Jak widzicie, dioda się od razu na monitorze zaświeciła na zielono. Nie wiem, czy to widzicie. Może widzicie, może nie. Teraz pomarańczowa. Klikam power, jest na zielono. I jak widzimy, no cable connected, czyli na pewno nie matryca. Myślałem, że to jest coś innego. Myślałem na początku, że to jest oczywiście matryca lub taśma matrycy, gdy komputer po objawach klienta do mnie trafił, które mi opisał klient. I co się okazało? Jest to inna przyczyna. Pierwszy raz taką trafiłem na swoim serwisie i teraz Wam ją szybko pokażę, jak do tego doszedłem. A więc wyłączamy komputer. OK. Zobaczcie. Wyciągam również baterię. Gdy mi to pokazało, że nie mam również wyświetlenia na moim monitorze serwisowym, już pomyślałem, że to mogą być ramy bądź coś innego, bądź jakieś zwarcie na płycie głównej. Już to podejrzewałem. Więc pokażę Wam krok po kroku, co zrobiłem. A więc na początku zacząłem sobie testować drogą prób i błędów kości RAM. Czyli po prostu wypiłem jedną kość, tak, podłączam zasilanie i spróbuję uruchomić komputer i zobaczcie, co się stanie. Komputer wystartował. Sorry, mam telefon. Dobra, przepraszam za ten telefon, ale wiecie, jak to jest na serwisach. Co chwilę dzwonią klienci. Jak widzicie, komputer się uruchomił. Mówiłem, czyli podejrzenie pierwsze, które mówiłem, może kość RAM, się okazała poprawna. Mówię OK. No to czyli teraz czas przyszedł na żmudne testowanie kości, tak? Jeszcze po prostu wcześniej wyłożyłem kolejną kość, założyłem tą, patrzę, komputer znów się uruchomił, wszystko jest OK. Później zacząłem testować sloty, czy na każdym slocie kość się uruchomi, komputer się uruchomi, wszystko działało poprawnie, więc mówię, prawdopodobnie to tylko i wyłącznie była wina kości RAM, ponieważ one są od różnych producentów. Ale okazuje się, że to nie było również to. I teraz zobaczcie, co zrobię i jaka to jest banalna przyczyna, że ten komputer po prostu niby się uruchamiał, a nic nie wyświetlał na swojej matrycy. A więc krótkie cięcie i zaraz się widzimy. A więc tak, komputer jest wyłączony. Obracamy go sobie na plecy. Tutaj w slocie jest już jedna kość RAM-u zamieszczona. Dokładamy drugą. Z
Zakładamy baterię. Komputer na baterii nie stanie, bo ona jest zużyta. Więc podpinamy zasilanie i próbujemy uruchomić laptop. Widać, diody wystartowały, a na matrycy nic się nie wyświetla. A więc szybko wyłączamy komputer. Na chwilkę zasilanie odłączymy. I teraz wyłożymy baterię. Jak widać, dwa sloty są cały czas zamieszczone. Podłączamy zasilanie od nowa i klikamy power. Komputer wystartował. I to była tylko i wyłącznie winowajca tego, że po prostu komputer niby startował, a nic nie wyświetlał nam na matrycy. Bateria. Podobne przypadki już widziałem również w komputerach stacjonarnych, gdy po prostu bateria BIOS-u padała i komputer nie chciał też również startować. Takie przypadki się zdarzały. Tu był przypadek po prostu bateria. Bateria jest do wymiany, posiada jakieś zabezpieczenie, które nie pozwala się uruchomić naszemu komputerowi przenośnemu. Myślę, że takie coś Wam się przyda, bo to są po prostu rzadkie przyczyny na serwisach, a uwierzcie mi się, zdarzają. Jak widzicie, komputer wystartował. Działa, działa. A więc, jeżeli taki film się podobał, oczywiście nie zapomnij o łapce w górę, subskrypcji i widzimy się z kolejnymi filmami o serwisach komputerowych już niebawem na kanale informatykit.org. A więc, trzymajcie się, cześć, hej!